Cześć, witajcie, dzień dobry. Dzisiaj będę Wam mówić o dwójce aktorów niezwykle zdolnych, szczególnie jeżeli chodzi o Barbarę Brylską. Jestem tutaj wielką fanką i zarówno jej urody, a także jej talentu. No i niestety uważam, że w Polsce nie do końca wykorzystanego talentu, ale jedno jest pewne, z tych oczu bije mądrość. Nie dość, że jest niesamowitą pięknością, to na dodatek myślę, że ma w sobie taki magnetyzm, którego niejedna kobieta mogłaby pozazdrościć. No i zresztą, jeżeli chodzi o Jerzego Zelnika, to też trzeba przyznać, że za czasów Faraona było to, jakby dzisiaj powiedziały dziewczyny, niezłe ciacho. Dysponował kaloryferem, a nie bojlerem, więc odróżniał się od większości mężczyzn. No i sprawiało to, że ta para wyglądała wręcz jak z obrazka. Sami też swojemu magnetyzmowi ulegli i za sprawą filmu Faraon, w którym wspólnie zagrali, zrodziło się między nimi uczucie, o którym dzisiaj Wam opowiem. Ciekawi, jak to wyglądało? Co stanęło im na przeszkodzie do tego, żeby wspólnie spędzili życie? Zapraszam do wysłuchania historii miłosnej z Egiptem w tle. Choć w Egipcie akurat wtedy ich noga nie postanęła. O Barbarze Brylskiej mówiono, że była skazana na sukces. Kiedy dostała rolę w Faraonie, była jeszcze studentką. Zresztą z powodu tej roli wyrzucono ją ze studiów. A jak sama mówi, gdy przyszła na przesłuchanie i zobaczyła wszystkie piękne kobiety, które ją otaczają, to miała ochotę zwiać. Na szczęście tego nie zrobiła i to ona została wybrana do produkcji Jerzego Kawalerowicza Faraon. Później ta rola stanie się dla niej przepustką do kariery, choć będzie też nieco irytować podejście szczególnie męskiej publiczności po tym filmie, ponieważ Brylska już na stałe została mucha. Przez wielu mężczyzn wsadzona do szufladki seks bomby, no i wielu też twórców tak ją postrzegało, co było dla niej niezbyt wygodne. Brylska zagrała tam kapłankę Kamę, która uwodziła Jerzego Zelnika. Aktorka na potrzeby roli musiała odegrać bardzo odważne, rozbierane sceny, co nie spodobało się niektórym widzom. Inni z kolei zaczęli ją postrzegać tylko przez pryzmat cielesności. Brylska nigdy nie ukrywała, że po premierze Faraona dostawała wiele nieprzyzwoitych propozycji od mężczyzn. Barbara Brylska jest chyba matką negliżu polskiego. To działo się w takich czasach, kiedy trzeba było Faraona, żeby polska kobieta rozebrała się na ekranie, powiedziała kiedyś o aktorce Agnieszka Osiecka. Gdy pojawiła się na planie, mimo że była bardzo młoda, miała zaledwie 22 lata, była już mężatką. Jej mężem był Jan Borowiec, ale kiedy zobaczyła Jerzego Zelnika, od razu była pod wrażeniem. Poznali się jeszcze w warszawskiej szkole teatralnej, do której Brylska przeniosła się z Łodzi. Byłem wolny, starałem się o nią trochę egoistycznie. Nie wiem czemu odnosiłem wtedy wrażenie, że tamten związek, czyli z Janem Borowcem, już wygasa. Basia wtedy była już szalenie kobieca, wyznał Jerzy Zelnik. Faktycznie mówiono, że w małżeństwie aktorki nie działo się już najlepiej, bo już wcześniej straciła ona głowę dla zagranicznego aktora. Ale dopiero Jerzy Zelnik sprawił, że zechciała z kimś związać się na dłużej. Tak wspominała pracę na planie u jego boku. On był skończenie piękny. Nieprawdopodobnie pięknie zbudowany, poza tym bardzo inteligentny, władał angielskim, wspominała Brylska. No i był od niej nieco młodszy, ponieważ obydwoje byli bardzo młodzi, no a dla faceta, no to wiadomo, pierwsze zauroczenie chyba pozostaje w głowie na zawsze, no to pan Jerzy był naprawdę wręcz oszołomiony. Byłem wtedy jeszcze dzieckiem, miałem 19 lat, śmieje się Jerzy Zelnik. Ale skupmy się tutaj trochę na kuluarach, no bo wyobraźcie sobie, jak nakręcić w PRL-u film o Egipcie. Zdjęcia rozpoczęto w atelier łódzkiej wytwórni. Zalewiślany udawał Nil. Na wyspie na jeziorze Kirsajty koło Giżycka wyrosły palmy. Ale nawet przy najlepszych osiągnięciach trudno w Polsce otworzyć Saharę, więc na ponad pół roku ekipa przeniosła się w okolice Buchary na pustynię Kyzyl-Kum. I tutaj był taki osobisty dramat tej dwójki. No bo pamiętacie tę młodzieńszą pierwszą miłość? Ja pamiętam. Na lekcji matematyki zdarzało mi się myśleć o różnych rzeczach, z tego powodu, że akurat matematyka to nie była nauka, która bardzo do mnie przemawiała,
ale jednak kiedy się pierwszy raz zakochałam, no to już w ogóle o matematyce to zapomnij. Myślałam tylko o tym, kiedy znowu zobaczę tę moją sympatię. Czy pójdziemy na ławkę do parku, czy będziemy się przechadzać po prostu gdzieś nad rzeczką, czy chwyci mnie za rękę i tak dalej. Więc wyobrażam sobie, że pierwsze zauroczenie no wymagało od nich naprawdę mega wytrwałości, żeby w ogóle się skupić na pracy, na planie. A tutaj nagle rozłąka i to na 5 miesięcy. Największym wyzwaniem było dla mnie to, że moja ukochana nie miała żadnej roli w plenerze i przez 5 miesięcy jej nie widziałem, wspominał Zelnik. Z Polski do Uzbekistanu w 27 wagonach powędrował transport 40 tysięcy rekwizytów, dzięki którym 3 tysiące radzieckich żołnierzy mogło zamienić się w egipskie wojsko. Więc widzicie, że naprawdę było no nieźle, jeżeli chodzi o realizację, a na dodatek praca mimo złamanego serca i tak nie sprzyjała, no bo z nieba lał się żar. Temperatura w cieniu wynosiła 45 stopni Celsjusza, na pustyni, w słońcu dochodziła do 65 stopni. Operatorzy wspominają, że na rozgrzanych przez słońce pudełkach po taśmie filmowej smażyli bez trudu jajka. No ale kiedy już wrócił do Polski, mógł z powrotem spotkać się ze swoją ukochaną, to już nawet nie przeszkadzało mu to, że oficjalnie była jeszcze żoną innego mężczyzny. Uczucie połączone z konsumpcją, wspominał po latach. Barbara Brylska w końcu jednak rozwiodła się ze swoim mężem. Po latach wspominała go jednak bardzo dobrze. Janek nauczył mnie wszystkiego, dobrych manier, spojrzenia na literaturę i na wszystko. Naprawdę zawdzięczam mu więcej niż komukolwiek, mówiła w wywiadzie dla Interi. No ale często młodzieńcze miłości mają to do siebie, że mimo że już potem nic nie stało im na drodze, jednak związek nie przetrwa. Barbara Brylska wyszła później za mąż, za ginekologa, Ludwika Kosmala. I faktycznie związek z ginekologiem pozwalał jej dość zabawnie odpowiadać na wszystkie zarzuty tego, że może na ekranie czasem pojawia się bardziej rozebrana niż ubrana. No a dziennikarze oczywiście, no bo wiecie, w PRL-u no to musiały padać takie pytania, bo jak kobieta się rozbiera, no to czy mąż jej pozwolił. No jak mogłaby go nie zapytać, prawda? Proszę pani, wie pani co mój mąż robi? Jest ginekologiem. Niestety później i to małżeństwo się rozpadło. Jerzy Zelnik później również znalazł szczęście u boku swojej żony. Po latach jednak przyznał, że nie zawsze był jej wierny. Natomiast teraz szeroko dał się poznać ze względu na swoje mocno prawicowe poglądy. Jestem ciekawa, co powiecie o tej historii. Czy wiedzieliście, że na planie faraona rozgorzał prawdziwy romans? Czy ta chemia między tą dwójką była aż tak mocna i tak mocno płynęła z ekranu, że zdawaliście sobie z tego sprawę? Myślę, że dało się to zauważyć, no ale faktycznie no, ta dwójka jest magnetyczna. Pozostaje wam tylko żałować, że z tego związku nie było dzieci, bo na pewno byłyby no przepiękne. Na szczęście możemy podziwiać ich później w innych rolach. Dajcie oczywiście znać, jakie role są przez was ulubione. O pani Barbarze Brylskiej macie już odcinek na moim kanale. Zresztą pani Barbara oglądała ten odcinek, bo jej przyjaciółka do mnie napisała, więc bardzo serdecznie dziękuję za ten kontakt. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek również będzie fajny, zabawny i będzie takim powrotem do przeszłości. Natomiast do panu Jerzym Zelniku nie mamy odcinka na tym kanale, więc jeżeli byście chcieli, no to przecież wiecie dobrze co robić. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia, cześć!